Muszę powiedzieć, że arogancja i agresja nie zastąpią wnikliwości i kultury przeprowadzania przesłuchania. Ludzie ci zapierdali za miskę ryżu, jak było w czasach po II wojnie światowej. +500 to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Padam tu w Sopocie, w moim rodzinnym Sopocie, to uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie pojadę i te pieniądze odblokuję. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To się zdarza. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Zdarzyło się kilka razy na świecie. Kobieta nie krzyczała w czasie gwałtu, to być może sama chciała. Jeżeli tu jest kobieta, tu jest mężczyzna, ja jestem gdzieś tutaj. I nie czuję się kobietą ani mężczyzną. Ja jestem osobą gender fluid, więc... Co to znaczy? Właśnie jak jest ten kobieta i mężczyzna, to ja jestem po prostu wszędzie. Mieliśmy gorszący spektakl z jednej strony właśnie nacjonalistycznych ksenofobów, którzy straszyli Polaków i Polki ideologią LGBT, a z drugiej strony mieliśmy Platformę Dulszczyzny, która mówiła: przed wyborami schowajcie się do szafy, nie pokazujcie się, nie wychodźcie na ulicę, bo zaszkodzicie naszemu kandydatowi. Słuchajcie, jak przejdą w tą cytrynę, dojdą do tego płotu, pod